Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, możemy chyba wszystkim i wszem powiedzieć, że od tego momentu dni Świebodzic 2016 uważamy za rozpoczęte, za otwarte, bawmy się. Panie Burmistrzu, rozpoczęliśmy dni Świebodzic. Co będzie się działo dziś i jutro? No wiele jest atrakcji. Ja cieszę się, że rozpoczęliśmy po raz pierwszy, może nietypowo, ale za to bardzo radośnie, takim korowodem, gdzie dzieciaki, młodzież przemaszerowaliśmy. Jakby podkreśliliśmy, że te dwa dni mają być poświęcone na relaks, na zabawę, na radość. Jest tak wiele w programie. Tu wypadło nam, niech tak powiem, transmisja meczu, ale to dotknęło bardzo wiele gmin. No, cena zaporowa się okazała i nie do przeskoczenia, bo tak naprawdę wartość transmisji prawie że zrównała się z kosztami wszystkich, ponad 100 tysięcy złotych. Ale to na pewno nie przeszkodzi, a szczególnie dla tych wszystkich, którzy chcą troszeczkę odpocząć, trochę się wspólnie zrelaksować, bo to też ma służyć temu, żeby wszyscy mieszkańcy się spotkali w jednym miejscu, troszeczkę też na chwilę się zatrzymali i też wspólnie właśnie spędzili czas. Przygotowaliście naprawdę fajną sportową konkurencję. Będą samorządowcy ze sobą rywalizowali w piłce nożnej. Tak, jutro ważne mecze, bo również krwiodawcy wystawiają drużynę i zresztą to też już trochę tradycyjnie rodzice dzieci z przedszkola, także trudne mecze nas jutro czekają, ale jesteśmy spokojni, aby tylko spokojnie zabawa była. No i też ma to jakby zwieńczyć występ kombi. Myślę, że zespół, który też w tym roku ma swój jubileusz, zabawi nas, rozbawi. A muzyka znana, więc myślę, że przyjemnie do posłuchania. Będziemy się świetnie bawić? Będziemy się świetnie bawić.